W ZWK-dzie 2026 usprawniono wymiarowanie obiektów. Przejdźmy do zakładki opis i sprawdźmy te nowości. Znajdziemy tutaj w panelu wymiary takie polecenia, które już znamy, czyli wymiar liniowy, wyrównany, kątowy. A teraz została dodana nowa ikonka, ikonka wymiar. Tak też możemy to wpisać w pasku poleceń. I po najechaniu na tę ikonę wyświetli nam się opis, tworzy wiele typów wymiarów w jednym poleceniu. Czyli właśnie ten wymiar liniowy, wyrównany czy kątowy. Jesteśmy w stanie wykonać taki wymiar za pomocą jednego polecenia. Kliknijmy na to polecenie i zobaczmy co się stanie. W pasku poleceń program zapyta mnie: Wybierz obiekty lub określ początek pierwszej linii pomocniczej, czyli mam wybór. Mogę zaznaczyć pierwszy punkt, drugi punkt, tak jak się to robiło zawsze do tej pory lub ewentualnie mogę najechać na jakiś obiekt za pomocą myszy i wtedy ta wartość wyświetli mi się od razu przy samym kursorze. Ja jeszcze nie kliknąłem lewego przycisku myszy. Mogę najechać na inny obiekt i pokaże mi się wymiar innego obiektu. Dojeżdżamy i pokazuje mi się na przykład tutaj wymiar 10. I jak najeżdżaliśmy na tę ikonkę wymiaru, to program podpowiadał nam, że tworzy to wiele typów wymiarów w jednym poleceniu, więc to nie jest tylko wymiar liniowy, ale jesteśmy w stanie też na przykład sprawdzić tutaj wymiar wyrównany, czyli dojeżdżamy na przykład do. Takiej linii ukośnej, i program pokazuje mi, że wartość to jest 1,3. Tylko mogę jeszcze ruszyć myszą, i zobaczcie Państwo, że teraz robi mi to wymiar liniowy, czyli jedynie mierzy długość po x. -ach. Teraz wymiaruje mi rzeczywistą długość danej linii, a teraz jeszcze mogę zrobić wymiar po y. -kach. I dojeżdżamy na przykład w taki sposób. Zadanie wykonane. Nie muszą co chwilę zmieniać sposobu na wymiarowanie. Mogę też na przykład najechać na jakiś okrąg czy łuk i program powie mi, że na przykład średnica tego okręgu to jest 16 jednostek. Czy tak samo dojadą do jakiegoś łuku, na przykład do tego, dojeżdżamy i widzimy, że promień wynosi 4,8. Escape'em z tego wyjdę? Chciałbym teraz narysować jakikolwiek obiekt. Wybiorę polecenie C, czyli okrąg i spróbuję coś narysować. Widzicie Państwo różnicę? Jak coś narysowałem, to zrobiło się to w kolorze pomarańczowym, a wszystkie wymiary robią mi się w kolorze takim zielonkawym. Dlaczego tak jest? Bo została dodana opcja przypisania warstwy do wymiarowania. Zobaczcie Państwo tutaj w panelu wymiary, mamy możliwość ustawienia odpowiedniej warstwy albo aktualną, 0, rysuj czy jakakolwiek inna, więc ja mam ustawioną warstwę wymiar. I ten wymiar jest na warstwie wymiar rzeczywiście, a na przykład taki okrąg po zaznaczeniu widzimy, że jest on już na warstwie rysuj. Jesteśmy w stanie ustalić, żeby wymiary właśnie miały swoją warstwę, nie musimy tego co chwilę zmieniać, co też mocno przyspieszy nam pracę. Jak już jesteśmy przy tych śrubach, to jeszcze zerknijmy nieco obok panelu wymiary. Tutaj mamy linie środkowe, wybierzmy to polecenie linii środkowej, a następnie zaznaczmy jakieś dwie równoległe linie, na przykład tę zieloną i tę zieloną. Wtedy program automatycznie doda nam oś symetrii. Ta oś symetrii jest edytowalna, to znaczy zwykła linia też byłaby edytowalna, ale tutaj robi się to nieco łatwiej. Nie muszę mieć żadnego trybu orto, śledzenia biegunowego i jestem w stanie taką linię wydłużyć. Ta linia robi się też od razu jako linia przerywana. Konkretnie jest używany tutaj rodzaj linii Center 2, więc nie musiałem wczytywać rodzaju linii i akurat te osie, które rysujemy, rysują się na warstwie aktualnej, czyli w moim wypadku jest to warstwa rysu i dlatego mamy też kolor pomarańczowy. Podobnie będzie też z widokiem z góry na taką śrubę. Wybierzmy sobie znacznik środka, zaznaczamy nasz okrąg i coś takiego zostaje dodane. Escape'em z tego wychodzimy. Przejdźmy na chwilkę do innego rysunku. Przy tych wymiarach została też dodana opcja szybkiej edycji, czyli zerknijmy sobie na taki rysunek. Na przykład ta piątka jest trochę słabo widoczna, no widać ją, ale uznajmy, że jest za słabo widoczna. Chcemy, żeby była widoczna lepiej. Zaznaczmy taki wymiar i spróbujmy najechać na jakiś dowolny uchwyt, na przykład na tę piątkę, i wtedy wyświetli nam się takie małe menu, gdzie możemy łatwo edytować taki wymiar. To znaczy zawsze dało się edytować taki wymiar, ale teraz jest to łatwiejsze, bo możemy, na przykład, wybrać rozciąganie, przesunąć z linią wymiarową, a jak chcę, na przykład na przykład przesunąć z linią odniesienia i w ten sposób mogą tę piątkę odstawić nieco na bok, żeby było to lepiej widoczne. Mogę też najechać na inne uchwyty, na przykład ten przy strzałce, i mogę określić, że chcę. O, jeszcze raz, i mogą wybrać, że chcę przełączyć strzałkę, także mamy możliwość również ustalenia, żeby strzałka była widoczna po tej stronie. Teraz możemy tak zmienić to jednorazowo dla jakiegoś konkretnego wymiaru. Łatwiej jest teraz też zwymiarować tę długą polilinię. Tutaj zryknijmy na chwilkę na bok. Mamy jakiś obiekt zwymiarowany, no ale nie ma tutaj wszystkich wymiarów. Kilku wymiarów brakuje. I wejdźmy sobie w menu rozwijalne pod tym poleceniem, które sprawdziliśmy. E, czyli tutaj jeszcze jest szybki wymiar. Szybki wymiar akurat był już w poprzedniej wersji, więc przejdźmy od razu do wymiar obiektu. Klikamy na to. I jesteśmy w stanie zaznaczyć jakąś polilinię. To jest ważne, że obrys tego obiektu jest jedną polilinią. Zaznaczamy. I wtedy każdy obiekt jest jest wymiarowany. Brakuje nam jedynie wymiaru promienia, i ten wymiar wiemy, że możemy zrobić za pomocą nowego sposobu, który właśnie poznaliśmy. Także wybieramy polecenie wymiar, najeżdżamy na taki łuk i jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest tutaj promień. Zachęcam do samodzielnego sprawdzenia nowości w wersji 2026. Wersja beta będzie działać przez 60 dni. Link do pobrania macie Państwo oczywiście w opisie tego filmu.